Wiele różni się od naszej polskiej drugiej klasy, chyba że to jeszcze inny pociąg. Dobra, zaraz sprawdzę, może to jest ten, który właśnie nadjechał. Ale chcę to zrobić jak zwykle, idąc jakimiś bocznymi uliczkami. Proszę, no właśnie trochę gruzu spadło. Tutaj były wzmożone kontrole, zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda. Tym właśnie wejściem za moimi plecami wchodzicie na most. Naprawdę warto, bo widoki są mega. Bo cycków powinien dotykać tylko i wyłącznie ten, kto nie ma pary. I w związku z tym to właśnie Giulietta ma spowodować, że tą parę znajdzie. Dotykają jednak wszyscy, kolejki są wielkie, a w całym mieście generalnie przede wszystkim słychać niemiecki i chiński. Na pewno jedyny we Włoszech amfiteatr, w którym odbywają się koncerty, non-stop odbywają się koncerty ciągle jeszcze od 2000 lat. Powiem tyle, już mi się chciało dotykania cycków, zobaczcie jakie kolejki tu są. No i generalnie za dużo ludzi. Spadamy. Dzień dobry, witajcie drodzy moi. Witam was z Bergamo. Ktoś pomyśli, zwariował. Przecież był tu. No byłem, ale Bergamo jest dzisiaj tylko i wyłącznie miejscem przejazdowym, przesiadkowym, że tak powiem. Bo doleciałem do Bergamo, doliczymy 30 euro za bilet. Wiem, nie jest najtańszy, ale tak mi akurat podpasował. I zaraz pociągiem jadę dalej. Dzisiaj dla odmiany Werona, jutro natomiast Brescia. Ale zaczniemy od Werony. Choć z drugiej strony myślę sobie, mam jeszcze prawie 2 godziny do... Vloga już nie będę robił z Bergamo, ale powiem wam, że wróciłem tutaj i to jest fajnie. To jest fajnie, naprawdę. Zamiast do Mediolanu przereklamowanego, takiego patetycznego, napompowanego, wolałbym zdecydowanie przyjechać do Bergamo. Na mnie zrobiło to naprawdę niesamowite wrażenie. Dlaczego pokazuję wam jeszcze raz Bergamo? A ze względu na to, że to będzie takie małe porównanie. W ogóle wstawię wam linka. Jeżeli możecie, obejrzyjcie sobie, jeżeli chcecie, obejrzyjcie sobie mój materiał z Bergamo. Stary, jeden z pierwszych zresztą. I porównacie sobie z Brescią. To jest miejscowość, w której będę dopiero i z której również mam zamiar zrobić vloga. Podobno Brescia jest jeszcze ładniejsza od Bergamo, czyli miasto z naprawdę fajnym klimatem. Dobra, jeszcze chwila mi została, połażę sobie, a was już nie będę męczył. No dobra, jeszcze jedno wejście zrobię. Nie, no lubię, naprawdę, powiem wam, super, tak, wyluzowane, fajne, sympatyczne, nie narzucające się miasto, Bergamo, pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, nie Mediolan, tylko właśnie Bergamo. Swoją drogą patrzę, żeby wam pokazać, patrzcie tutaj, mam nadzieję, że moim łysym łbem nie pokażę wam tego, nie zasłonię wam tego. Tam jest stare miasto i tam kierujcie pierwsze swoje kroki. 2,40 € kosztuje dojazd do miasta, do centrum. Wsiadacie w autobus numer 1, 20 minut i jesteście w centrum. Swoją drogą możecie również za te 2,40, bo to jest bilet 90-minutowy, wjechać tam, tam, na samą górę do takiego, nazwijmy to zamku, bardziej punktu widokowego. Ale to wszystko możecie zobaczyć we vlogu, który już z Bergamo kręciłem. Wystarczy. Teraz jeszcze z dworca albo, nie wiem, może z pociągu. Zobaczymy, zastanawiam się. Lecimy dalej.
czas na pogadanie o transporcie. 11,35 zapłaciłem za bilet. I teraz, 11,45, tak, zapłaciłem do Werony, ale w Trawilio mam przesiadkę. No i powiem wam, że druga klasa niewiele różni się od naszej polskiej drugiej klasy, chyba że to jeszcze inny pociąg. Dobra, zaraz sprawdzę, może to jest ten, który właśnie nadjechał. Wyjeżdżając z Polski, skrobaliśmy szyby w autach. Tutaj natomiast 18 stopni i zapowiada się jeszcze więcej. A ten pomnik, który widzicie za mną, to wcale nie Egipt. To, drodzy moi, Werona. Miasto Romea i Julii. No i będę ich poszukiwał dzisiaj. O Szekspirze też coś wam powiem. Właśnie przyjechałem Porta Nova. To jest największy dworzec. Jak widzicie, wszyscy chcą zdążyć. Swoją drogą chciałbym zaznaczyć, że kolej włoska wcale nie jest taka hiper super. Nasze lata 90. nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, czysto rewelacyjnie ładnie. No i chyba końcówkę wyłączyłem. I dużo ludzi przede wszystkim. No cóż, rozpoczynamy, drodzy moi. Że jeszcze nikogo w pokoju nie ma, zameldowałem się w hostelu. No i proszę, tak wygląda pokój. Trzy łóżeczka, szafeczki, zamykane na kluczyk, który dostajemy, telewizor. Zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy łazienkę. No proszę, jaka śliczna łazienka. I to wszystko, drodzy moi, kosztuje 25 euro. Co wy na to? W takich warunkach to ja mogę mieszkać. No i słuchajcie, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem hostelu. Żeby takie warunki były wszędzie, byłoby rewelacyjnie. Zaczynam zwiedzanie, zaczynam łażenie. Najpierw od dupy strony, tak troszeczkę z boku idę sobie zerknąć przy okazji na tutejszą okolicę. Idę do mostu. No i oczywiście odwiedzimy i Romeo i Julię, jeżeli uda mi się znaleźć, a nie sądzę, że będzie z tym jakiś problem. Tak swoją drogą zastanawiam się, co powiedziałby pan William Shakespeare na ten temat, bo tak naprawdę on tu nigdy nie był. On nigdy nie był w Weronie. Dobra, panie Williamie, tak pół żartem, pół serio, ja panu wszystko opowiem. Tylko pamiętajmy również o tym, że te postaci nie istniały tak naprawdę. Już koleżanka mi dzisiaj powiedziała, że mam nie za mocno macać za cycki Julię. Dlaczego, to wam później powiem. A mam zamiar pomacać. A co? Jak szaleć, to szaleć. Lecimy. Most Scaligerów znalazłem, z Scaligerów chyba. Ten, który widzicie za moimi plecami, zaraz pokażę wam go więcej. Już miałem iść, no i okazało się, że jest tutaj jeszcze piękna bazylika. Około 8 minut drogi od tego miejsca. Pomyślałem, że do bazyliki, dlaczego by nie, podobno są piękne freski, to w takim razie zajdźmy. Jak na razie tak trochę od dupy strony i muszę powiedzieć, że już robi wielkie wrażenie. Zobaczcie, to nie jest jakaś główna ulica, niezbyt atrakcyjna ze względu na to, że bazylika jest oddalona od centrum, tak naprawdę poza centrum zupełnie. I tutaj turystów jakoś specjalnie nie ma, natomiast te domki, które się pojawiają, te kamieniczki, których jest tu całkiem dużo, no i te włoskie oczywiście okiennice,
sprawiają naprawdę bardzo, bardzo dobre wrażenie i wydaje mi się, że z Weroną to my się polubimy, bo chyba już się lubimy. A co będzie dalej? No zobaczymy. Pięknie, żeby nie to, że bazylika jest dzisiaj po prostu zamknięta, to cóż, ale jest piękna. Warto było tu przyjść, bazylika świętego Zenona. Napiszę wam kilka słów na jej temat, chociaż do środka wejść nie można było. Ale mimo wszystko jednak fajnie, żebyście tutaj zajechali, jak będziecie przez przypadek, przynajmniej przez przypadek w Weronie. No co prawda ten dojazd tutaj jest, ale on jest remontowany, to wszystko dlatego. Patrzcie, jakie mega drzwi. I to jest wejście chyba do jakiegoś warsztaciku albo czegoś podobnego. Nie, mega, faktycznie. No, wracając do tematu. Budowla robiąca wielkie wrażenie. Ja już wbijam się w centrum, ale chcę to zrobić jak zwykle, idąc jakimiś bocznymi uliczkami. Proszę, no właśnie trochę gruzu spadło. Idę przez jakiś piękny plac. Za chwilę, no nie za chwilę, za kilometr i 200 metrów będę w centrum, a tam już się powinno dziać. Jakbyście się chcieli wbić na ten most, to musicie przejść przez muzeum. Naprawdę niesamowite dojście, to zresztą ja już wspominałem, że ten most był takim mostem wprowadzającym do miasta i w związku z tym tutaj były wzmożone kontrole. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Tym właśnie wejściem za moimi plecami wchodzicie na most. Naprawdę warto, bo widoki są mega. Uciekam od głównych szlaków, delektuję się, wręcz delektuję się tym, co dzieje się w tych bocznych uliczkach. Są naprawdę niesamowite, znów są bardzo wąskie i mają mnóstwo fajnych balkonów, okiennic i temu podobnych. Oczywiście po wyjściu z takiej uliczki najczęściej trafiamy na takie ruchliwe place, ale zaraz obok znajdujemy kolejną uliczkę, w którą po prostu wchodzimy. I tak kolejna, i kolejna, i kolejna, i wierzcie mi, że jest ich tu naprawdę dużo. Piazza Bra, tak nazywa się to miejsce, kolorowe, przefajne, powiem wam, że wygląda troszeczkę nadmorsko, w takim klimacie, jak gdyby gdzieś tutaj miało być zaraz obok morze. No i amfiteatr, do którego właśnie dochodzę, to chyba jedyny, na pewno jedyny we Włoszech amfiteatr, w którym odbywają się koncerty, non-stop odbywają się koncerty ciągle jeszcze od 2000 lat. Co prawda jest już trochę zdezelowany, no to w końcu parę ładnych lat już tu stoi, ale ciągle jeszcze wygląda naprawdę magicznie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, ten plac wygląda wręcz niesamowicie i to, że jest tu tyle ludzi, to tylko dodaje kolorytu temu miejscu. Że nie ma turystów, no teraz ich jest nawet za dużo.
generalnie Via Cappello 23, taki jest adres tego miejsca. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć dom Julii, Giulietta, jak to mawiają Włosi, za moimi plecami w tej chwili po waszej lewej stronie, no kto by pomyślał, że fikcyjna postać może przyciągnąć w tej chwili tyle ludzi. Zresztą swoją drogą wiele osób miesza podstawowe gusła to się nazywa, bo cycków powinien dotykać tylko i wyłącznie ten, kto nie ma pary. I w związku z tym to właśnie Giulietta ma spowodować, że tą parę znajdzie. Dotykają jednak wszyscy, kolejki są wielkie, a w całym mieście generalnie przede wszystkim słychać niemiecki i chiński. Różne narzecza języka chińskiego. Tych turystów jest tu najwięcej. Tyle już mi się chciało dotykania cycków. Zobaczcie, jakie kolejki tu są. No i generalnie za dużo ludzi. Spadamy.